Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Ojcem zwycięstwa był Aleksander Dziewa. Koszykówka to sport zespołowy, to wiadoma sprawa, ale mecze czasem wygrywają indywidualności i tak też było tym razem. Śląsk rzucił 69 punktów, a 28 z nich było dziełem wspomnianego zawodnika. Był na parkiecie nie do zatrzymania. Rozpoczęło się od szybkiego prowadzenia gospodarzy, którzy w pierwszej kwarcie rzucili 17 punktów, tracąc 11. W drugiej ćwiartce role się jednak nieco odwróciły. To Rawia dominowała, zagrała przede wszystkim bardzo dobrze w obronie, powstrzymując Śląsk na zdobyciu 12 punktów do przerwy, więc goście prowadzili różnicą jednego oczka. W szatni trójkolorowych musiało być głośno. Mocno zmobilizowani na drugą połowę zawodnicy krzykały zarówno trzecią, jak i czwartą kwartę. Zagrali koncertowo. Trzecie 10 minut wygrali 17-10. Ostatni etap meczu 23-15 i odnieśli ostatecznie kilkunastopunktowe zwycięstwo. Największy wkład w ten sukces miał właśnie Dziewa, który do 28 punktów dołożył 14 zbiórek. Dodajmy, że był bardzo skuteczny nie tylko w strefie podkoszowej, ale także na obwodzie. Magiczną liczbę 10 punktów w Śląsku przekroczył jeszcze tylko Wojciech Jakubiak. Na jego koncie pojawiło się 14 oczek. Śląsk wygrał drugi mecz w sezonie. W trzeciej kolejce Wrocławian czeka wyjazd do Otmuchowa i konfrontacja z miejscowym MKS-em. Śląsk będzie oczywiście zdecydowanym faworytem tej konfrontacji. Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl